zapadłej ciszy, tylko wiatr szumiał w wierzchołkach ogromnych wiodeł. Naraz jakiś silny, męski głos zaintonował warszawiankę, a ludzi ogarnął zapał. Śpiewano pieśni z uniesieniem. Oto dziś dzień krwi i chwały, ob dniem wskrzeszenia był. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli, szli z uporem ponad 200 dzwonienia dzwonków i nie widać, jak mama wraca do domu i nikt nie wie, że kocham moje miasteczko i że dla mnie nie jest zwykłą małą kropeczką. Przepraszam, bardzo przepraszam. Czy pani Anna Kowalska? Ale historia. Jak się zdenerwowałam, to do dzisiaj nie mogę się uspokoić. Ale przygodę to żeście miały.